Hejo, hejo, witamy was dzisiaj w... Dzień dobry. W 16 dniu? Dzisiaj jest 16? 16? Tak, no chyba, tak, chyba tak. W 16 dniu Vlogmasa. Dzisiaj mam operatora kamery. Fajnie, wygodnie. O, od razu pierwsza paczka, już dużo wyboru nie ma, tak się martwię, co będzie później. No, mam parę pomysłów na kolejne serie, już po nowym roku, zobaczymy. A tymczasem otwieramy i Identipen! No cóż, nie polubiliśmy się z nim w kolorze fioletowym. Może w tym będzie lepiej. Wężuj no, uniósł brew, no ale może w tym kolorze będzie faktycznie lepiej. Kolor będzie korzystniejszy. No i teraz przechodzimy już do kosmetycznego. Okej, i otwieramy. Uwaga, uwaga, uwaga. Szesnastka jest tu. Widać wężuń. O, tak żeby było widać. I co my tu mamy? Problem z wyciąganiem mamy na pewno. Co to jest? Bronzer. No właśnie, zobaczymy. Baked Highlighter. No ale to już jest naprawdę dla cery chyba bardzo śniadej osoby. No tak, zobaczcie jaki jest ciemny. No zobaczcie, no jaki ma odcień. Zbyt ciemny, no. I tak powiem wam, mam mieszane uczucia co do tego kalendarza, bo jedne rzeczy są super, a inne takie toporne bardzo, nieprzemyślane. No fajnie, bo niby uniwersalny dla każdego rodzaju cery, no ale sama nie wiem, powiedzcie co sądzicie. No, a my idziemy testować Identipena. No hejo, mamy Identipena, już ostatnio o nim mówiliśmy, on był chyba w którym on był w drugim dniu Vlogmasu, więc dzisiaj nie będziemy przedłużać się tą gadką o nim, tylko zobaczymy sobie po prostu jaki ma kolor. O tak, taki rudy, brązowy kolor typowy dla flamastrów. Nie wiem, czy pamiętacie takie retro flamastry, po prostu one miały właśnie brązy w takim odcieniu. No cóż, nie powiem, żebym była zwolenniczką tych pisaków. Ale może kiedyś się do czegoś przydadzą, bo one zasychają na różnych powierzchniach. I dzięki temu możemy coś podpisać. Ja sobie może podpiszę na drugiej stronie paletki. To jest dokładnie ta paletka akwarelek. Będziemy z niej dzisiaj też korzystać. Drugą stronę sobie podpiszę. Dobra, zobaczymy jeszcze, czy dam radę zrobić na przykład nimi stempel. To jest wiewiórka, którą stempluję przeważnie zamówienia. Spróbujemy ją tutaj pomalować i zobaczymy, czy da radę. Pierw na papierze spróbujmy. No, coś tam daje radę chyba, tylko mam nadzieję, że to nie jest tusz. Na czym by to... Dobra, poczekajcie. Tu mam kawałek folii i po prostu na tej folii spróbuję zebrać ten tusz, chociaż nie, on momentalnie zasycha, więc no nie bardzo. Raczej do tego się na pewno nie nada. Ale dosyć śmieszna sytuacja z tym, bo one mi się właśnie wydają być takie mocno tuszowe. Właśnie sobie go pobrudziłam tuszem z tego stempla. Mam nadzieję, że mu nic nie będzie. O nie! Pisz. Dobra, piszę. O nie. No zobacz. Jeszcze nie zaczęłam używać, a już się popsuł. No, znaczy z mojej winy oczywiście, nie mówię tu nic. No ale jakoś tam piszę. O zobaczcie, on nie przebija papieru, więc spoko. Dopiero tutaj tak zaczął coś prześwitywać, ale spoczko. Czyli gdzieś tam popisać nim też można, więc to jest dobre. No ale teraz już nie przedłużajmy dzisiejszego vlogmaska i zaczynajmy kolorować po prostu obrazek numer 16. Thank you.
No i co? No i mamy to. Od razu mi się ta słówka skojarzyła z jakąś taką sobą z piernika. Dodatkowo dzisiaj nawet kolor nam pasował, mimo wszystko. No i przede wszystkim nim przynajmniej da radę kolorować, nie tak jak pen, Pit Artist Penem na tym papierze, więc spoko. Przymykam oko, że to był znowu ten sam pisak, jakoś tak... Ja nie wiem, nie lubię tego typu narzędzi, no ale wiecie, trzeba sobie wszystkim radzić, więc tak, czy ja miałam coś jeszcze na temat tego wam powiedzieć? Chyba nie. Teraz przechodzimy sobie, mam ochotę znowu na akwarelki. Tak, dokładnie na te akwarele. Oczywiście link na dole wam do nich zostawiam. Nie wiem, musicie popatrzeć, czy jeszcze są, bo dużo osób mi pisało, że je kupiło. Więc jeżeli jeszcze są, to naprawdę wam polecam, bo za 50 zł macie naprawdę fajny set. Dodatkowo możecie sobie swoje, że tak powiem, kosteczki powsadzać. No a teraz ogólnie dzisiaj koncepcja jest taka, że biorę sobie mój piękny Moleskine. Może w ogóle odsunę was trochę. O! Okej, okay, czyli biorę sobie dzisiaj mój piękny Moleskine i chociaż miałam na nim popracować już od 2019 roku, tak nie mogę się bardzo doczekać, jak się będą sprawować akwarele na nim i chciałabym jakiś wianek, tylko może na stronie dalej. O tak, i tutaj może jakiś wianek stworzę, zobaczę. Może tak, zobaczymy, co mi do głowy wpadnie i zapraszam was na speed painting w takim razie. Tum, turu, tum. No i mamy go
świątowy maluneczek. Powiem wam dzisiaj bardzo, bardzo, bardzo na szybko. No i bardzo, bardzo, bardzo niezaplanowane. No jakiś taki po prostu maluneczek. Wiecie co, wychodzę chyba z wprawy, albo brakuje mi jakiegoś takiego polotu, jakoś monotematyczna jestem, jeżeli chodzi o akwarele, ale postaram się to zmienić. Jeżeli chodzi o szkicownik, no to jest rewelacyjny, naprawdę. Tutaj widzicie, lekko się tylko odgiął, ale to jest naprawdę bardzo, bardzo minimalne, nawet nie wiem, czy zobaczycie, o, coś takiego, ale to podejrzewam, można nawet rękoma naprawić i jest dobrze, więc z tego jestem naprawdę mega zadowolona, z liska również. Ogólnie bardzo mi się podoba design i papier w tym szkicowniku jest naprawdę taki gładki, bardzo dobrze się po nim maluje. Właśnie bałam się, że może będzie za dużo wody pił, ale nie, bardzo, bardzo fajnie. Co do samej akwareli, no to tak jak widzicie, nie ma tutaj zbytnio co podziwiać nawet. I jeżeli wam się w jakiś sposób film spodobał, to oczywiście kciuk do góry. Malowałam dzisiaj akwarelami, bo ostatnio dostałam dużo komentarzy, że lubicie patrzeć, jak maluję akwarelami, więc też sobie pomyślałam, że po nowym roku ruszymy z całą serią akwareli na kanale, ale już nie będzie takich w szkicowniku, tylko będzie na normalnym papierze akwarelowym, normalne ilustracje. Mam pewien pomysł nawet, co bym mogła malować, więc tak. Jeżeli jesteście za, no to jeszcze lepiej będzie mi się po prostu to robiło. Mam nadzieję, że wam się taki film spodoba. No i chyba na dzisiaj kończę. Dzisiaj znowu mamy taki dzień, ciągle coś robimy, więc niestety dzisiaj nie będzie też nic dłuższego, ale może jutro wysupłam trochę więcej czasu, to wtedy sobie pogawędzimy troszeczkę więcej. No i tak jak mówię, link do tych akwareli, wam zostawiam. Zobaczcie, czy one jeszcze są, bo może nie być stanu magazynowego. Jak są, to kupujcie, bo później to nie wiadomo, kiedy będą. No i tak, chyba to będzie na tyle. Znowu mam wrażenie, że coś miałam powiedzieć i nie powiedziałam. Aha, zapraszam was na Instagram, na Facebook. Myślę, że tam jest całkiem niedużo, codziennie wstawiam posty. W ogóle mam grupę też, właśnie wiem. Już od paru dni miałam wam powiedzieć o grupie. Link w opisie przekieruje was do mojej grupy na Facebooku. Tam pokazujemy rysunki, inspirujemy się nawzajem i tak dalej, więc jeżeli jeszcze nie jesteś członkiem Newka Color Squad, to cię do tego zachęcam. No i tak, widzimy się już jutro. Trzymajcie się. Pa, pa!